Dobrze, już widzę, że możemy zaczynać. Je vois que nous pouvons commencer. Kochani, każdy wie, co się dzieje u naszych sąsiadów. Mais bien aimé, tout le monde est au courant ce qui se passe chez nos voisins. I każdy z nas ma wiele pytań. Et chacun de nous a beaucoup de questions. I ja też miałem, dlatego chciałbym zacząć od takiego krótkiego świadectwa. Moi aussi j'en avais, c'est pour ça que j'aimerais commencer par un court témoignage. W piątek tak, około południa miałem trochę czasu. Vendredi, dans les alentours de midi, j'avais un peu de temps. I też tak zacząłem rozmyślać o tym konflikcie. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce conflit. Kto ma rację, gdzie jest prawda? Qui a raison, où est la vérité? I zacząłem szukać informacji w internecie. Et j'ai commencé à rechercher des informations sur internet. Na różnych stronach. Sur différentes pages. Naprawdę tak już po godzinie. Après une heure. Można powiedzieć, że nic konkretnego się nie dowiedziałem. On peut dire que j'ai rien appris de concret. Bo naprawdę w internecie jest bardzo dużo różnych informacji. Parce qu'en vérité sur internet il y a diverses informations. I bardzo ciężko jest cośkolwiek ustalić. Et c'est très difficile de savoir ce qui est juste. I myślałem na różne sposoby. Et j'ai réfléchi de différentes manières. Różne myśli mi przychodziły do głowy. J'avais diverses pensées qui venaient dans ma tête. I po pewnym czasie byłem zły. Après un certain temps, j'étais fâché. Że nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Que je comprends rien de tout cela. I tak dosłownie po chwili. Donc après un instant. Po lewej stronie. Sur la gauche. Pokazała się taka niesamowicie duża, piękna tęcza. Il y a une un énorme arc-en-ciel magnifique qui s'est montré. Że gdybym poszedł do niej, to mógłbym być dosłownie w 5 minut przy tej tęczy. Donc si j'aurais été chez elle dans les 5 minutes, j'aurais pu être près de cet arc-en-ciel. I ci, którzy mnie znają i słyszeli, gdy się dzieliłem jakimś świadectwem. Et ceux qui me connaissent et qui ont entendu quand je partageais un témoignage. To nie wiem czemu, ale Pan Bóg mi często potwierdza jakieś sytuacje czy zdarzenia w moim życiu poprzez tęczę. Je sais pas pourquoi, mais Dieu me montre certaines situations, me confirme certaines situations à travers l'arc-en-ciel. I w tym samym czasie usłyszałem w duchu: nie martw się. Et dans le même instant, j'ai entendu dans mon esprit: n'aie crainte, n'aie pas crainte. Ja czuwam nad wszystkim. Moi, je veille sur tout. Myśl teraz o mnie, bo ja chcę, żebyś myślał o mnie. Pense à moi parce que moi je veux que tu penses à moi. A nie o tym wszystkim, co się wkoło dzieje. Et pas ce qui se passe aux alentours. I to była odpowiedź dla mnie. Et c'était une réponse pour moi. I która przyniosła niesamowity pokój i ukojenie. Qui m'a ramené vraiment une paix incroyable. Ja wam sam mogę powiedzieć, że bardzo mocno wierzę, że Bóg na wszystkim czuwa. Moi je peux vous dire que je crois profondément que Dieu veille sur tout. I wierzę, że do niego należy ostatnie słowo, a nie do człowieka. Et je crois que c'est à lui qu'appartient le dernier mot et pas à l'homme. I może, że my czasem widzimy swoimi oczami coś innego, czy cokolwiek innego rozumiemy. Peut-être nous voyons quelque chose de différent avec nos propres yeux ou nous comprenons d'une manière différente. Nie możemy zapomnieć o tym, kto się o nas troszczy. Nous pouvons pas oublier qui prend soin de nous. I gdzie później pójdziemy. Et où nous allons aller plus tard. Pan Jezus powiedział: Le Seigneur Jésus, il a dit: Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. Znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Venez tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de fardeaux. Każdy może przyjść. Chacun peut venir.
do Pana Jezusa. Chacun peut venir vers le Seigneur Jésus. Trzeba się tylko opamiętać. Il faut juste se repentir. Wyznać swoje grzechy Jezusowi. Dire ses péchés à Jésus. Przyjąć go jako osobistego zbawcę. Le recevoir comme sauveur personnel. I pójść za nim. Et marcher derrière lui. I tak jak on powiedział. Et comme il a dit. A znajdziecie ukojenie dla dusz swoich. Et vous allez retrouver la paix pour vos âmes. Dobrze, a teraz, kochani, przejdziemy to takie krótkie właśnie z piątku, co Pan Bóg dał mi odpowiedź, tak? C'est vendredi, Dieu m'a donné cette réponse, donc. Kochani, teraz przejdziemy do słowa. Nous allons, mes bien-aimés, passer maintenant à la parole. Jest naprawdę mi miło stać przed wami i mieć możliwość podzielenia się Słowem Bożym. Je suis vraiment très heureux de pouvoir être devant vous et avoir la possibilité de partager la parole de Dieu. Tak jak widzicie na plakacie, tematem kazania będzie wdzięczność. Comme vous voyez sur l'affiche, donc le thème de la prédication est la reconnaissance. Powiem wam, że temat bliski bardzo memu sercu. Ce thème est très proche de mon cœur. Bardzo się ucieszyłem, gdy podczas modlitwy i rozważania Słowa Bożego Duch Święty włożył mi ten temat w moje myśli. J'étais très heureux que pendant le temps de prière et quand je méditais sur la parole de Dieu que le Saint-Esprit m'a mis ce thème de prédication. Wdzięczność jest ważnym tematem wśród w kościele i wśród zgromadzonych. La reconnaissance est un thème très important à l'église et parmi les membres. I wiem, że na pewno wiele razy czytaliście o wdzięczności w Biblii. Et je suis certain que beaucoup de fois vous avez lu à propos de la reconnaissance dans la Bible. I na ten temat można by rozmawiać i rozmawiać w nieskończoność. On pourrait en discuter sans fin à ce sujet-là. Ponieważ temat jest bardzo obszerny. Parce que ce thème est très très étroit. I wydaje mi się, że dość dawno nie słyszeliśmy o wdzięczności. Il me semble que ça y a un moment que nous avons pas entendu parler de la reconnaissance. Dlatego przypomnimy sobie pewne wydarzenia. Donc c'est pour ça que nous allons nous rappeler certaines choses. A i również też będę chciał wam opowiedzieć, jak ta wdzięczność przejawia się w moim życiu. Et j'aimerais aussi vous parler comment cette reconnaissance se manifeste dans ma vie. Temat wdzięczności w Biblii jest poruszany wiele razy. Le thème de la reconnaissance on en parle très souvent dans la Bible. Jest pokazany w wielu formach. Il est montré dans diverses formes. Wdzięczność można okazywać na wiele sposobów. La reconnaissance, on peut la montrer de différentes manières. I na pewno każdy z nas inaczej ją okazuje. Et certainement chacun de nous la montre différemment. Później przytoczę pewne historie w Biblii. Ensuite, je montrerai certaines histoires dans la Bible. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał, na pewno z pewnością znajdzie jeszcze więcej. Si quelqu'un voudrait, il pourrait trouver encore plus. I będzie mógł porozważać później o tym w domu. Ensuite, il pourra méditer là-dessus à la maison. Też takim, można by powiedzieć, bliskim tematem wdzięczności, nawet bardzo bliskim, jest z kolei niewdzięczność. Donc on pourrait dire aussi qu'un thème qui est très proche de la reconnaissance est la non-reconnaissance. Też o tym powiem, ponieważ taka postawa. Je vais aussi parler de ça parce que ce genre d'attitude pokazuje nam, w jakim miejscu ja dziś jestem przed Bogiem. Ce genre d'attitude nous montre dans quel endroit je suis aujourd'hui devant Dieu. I nie wiem czemu. Je sais pas pourquoi. Ale mi jeszcze tak blisko niewdzięczności jest na myśl oczekiwanie. Moi, pour moi, à propos de la non-reconnaissance, il y a aussi l'attente. A raczej może oczekiwałem czegoś, to się nie wydarzyło. Peut-être, je dirais plutôt que j'attendais quelque chose qui n'est pas arrivé. Więc czemu mam być wdzięczny w ogóle za cośkolwiek? Alors pourquoi je dois être reconnaissant pour quoi que ce soit? Dwa tygodnie temu dzieliłem się między innymi tym w bliskim temacie. Il y a deux semaines, j'ai partagé une parole qui un thème qui est très proche de celui-ci. Może niektórzy pamiętacie, że byli tam faryzeusze, którzy oczekiwali znaku od Pana Jezusa. Peut-être vous vous souvenez, il y avait les pharisiens qui attendaient un signe de Jésus. Ale znak nie został im dany. Mais le signe ne leur a pas été donné. Oni też byli niezadowoleni. Ils étaient vraiment mécontents.
Nie dziękowali Jezusowi za to, że tak wiele dobrego uczynił. Ils ont pas remercié Jésus qu'il a fait beaucoup de bien. Że tak wielu osobom pomógł. Qu'il a aidé beaucoup de personnes. Że głosił słowo Boże, które dał mu ojciec. Qu'il a proclamé la parole de Dieu que lui a donné le Père. I można powiedzieć, że robili przecież to samo. On peut dire qu'ils faisaient presque la même chose. Głosili słowo Boże. Il prêchait la parole de Dieu. Tylko że tak na dwa różne sposoby. Mais il la prêchait de deux manières différentes. Faryzeusze jedno, że oczekiwali znaku od Jezusa. Les pharisiens de un, ils attendaient un signe de la part de Jésus. To i również byli niewdzięczni, że głosił słowo Boże i czynił cuda. Ils étaient non reconnaissants qu'il prêchait la parole de Dieu et qu'il faisait des miracles. Ale nie tak, jakby oni tego chcieli. Pas de la manière comme eux le voulaient. Nie według ich schematu. Pas par rapport à leur schéma à eux. Ale skupmy się teraz na wdzięczności, tak? W paru zdaniach, co to jest? Mais concentrons-nous maintenant sur la reconnaissance en quelques phrases, qu'est-ce que c'est? Wdzięczność na pewno jest przeciwieństwem postawy ciągłego narzekania. La reconnaissance est la différence de l'attitude de se plaindre toujours. Zgodzicie się? Est-ce que vous êtes d'accord? Czyli polega na świadomym byciu zadowolonym z tego, co posiadamy lub co nas spotyka w życiu. Donc il s'agit de d'être conscient consciemment heureux de ce qu'on a ou de ce qui nous arrive dans la vie. Bycie wdzięcznym wychodzi z założenia, że wszystko, co otrzymujemy, jest darem. Donc être reconnaissant vient de là que tout ce que nous avons est un don. I kochani, tej wdzięczności można się nauczyć. Et mes bien-aimés, cette reconnaissance, nous pouvons l'apprendre. A dlaczego warto? Et pourquoi il le faut? Ponieważ nasz Ojciec w niebie też od nas tego właśnie oczekuje. Parce que notre Père qui est dans le ciel, il attend cela de nous. Również by przejrzeć na oczy. Afin que nous puissions voir de nos yeux. Dostrzec, że życie ma więcej barw i smaków. Apercevoir que la vie a plus de couleurs et de goûts. Niż nam się wydawało. Qu'il nous semblait. Codziennie spotyka nas wiele małych i dużych cudów, których tak często naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak one często się pojawiają w naszym życiu. Quotidiennement nous avons des petits et des grands miracles et nous nous rendons pas compte qu'ils viennent se manifester dans notre vie. A bycie wdzięcznym pozwoli nam to zobaczyć. Et quand on est reconnaissant, ça va nous permettre de le voir. Wdzięczność niesie za sobą wolność. La reconnaissance ramène derrière soi la liberté. Szczęście. Le bonheur. I radość z życia. Et la joie de la vie. Uwolnienie od kompleksów. Être libéré des complexes. Poczucia przegrania. Avoir le sentiment de la défaite. Bez sensu życia. Une vie sans sens. Poprawia relacje z innymi ludźmi. Ça améliore les relations avec d'autres personnes. Chętniej wtedy przebywa się i szuka kontaktu z osobami, których postawa, zachowanie czy słowa motywują. On cherche alors le contact avec des personnes où l'attitude ou les paroles motivent. Podnoszą na duchu czy inspirują. Nous réconfortent dans notre esprit ou nous inspirent. Wdzięczność w praktyce niesie za sobą dużo dobrego. La reconnaissance dans la pratique ramène derrière soi beaucoup de bien. Ja sam kiedyś byłem osobą bardzo niewdzięczną. Moi avant j'étais une personne qui n'était pas reconnaissante. Kiedyś chciałem brać tylko dla siebie. Avant, je voulais prendre que pour moi. Myślałem tylko o sobie. Je pensais que à moi. Czasem myślałem o kimś. Parfois, je pensais à d'autres. Ale wiecie, to było takie na zasadzie współczucia. Mais vous savez, c'était fait de la manière de je plaignais les gens. Bardziej byłem nastawiony na to, żeby w życiu brać. Mon attitude était plus prendre. I mieć jak najwięcej. Et avoir le plus. Bez względu na to, czy komuś to się podoba, czy nie. Peu importe si ça plaît à quelqu'un ou pas. Można powiedzieć, jest takie powiedzenie po trupach do celu. On peut dire il y a un dicton qui dit sur les cadavres jusqu'au but. I można i mimo że coś można powiedzieć się udawało. On peut dire qu'il y a quelque chose qui réussissait. Czy osiągałem jakiś cel?
où je réussissais à atteindre un but. To w dalszym ciągu pozostawało jakieś oczekiwanie. Mais j'attendais quelque chose toujours. A może jeszcze więcej. Encore plus peut-être. Może jeszcze trochę przyda mi się tego czy tamtego. Peut-être j'aurai encore besoin de ceci ou de cela. Może jeszcze więcej zarobię. Peut-être je vais encore plus gagner. Ale to tak naprawdę mnie gubiło. Mais en vérité ça me perdait. I dziś już tak nie jest. Et aujourd'hui c'est plus ainsi. Mam wszystko, co mi jest potrzebne do życia. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Bóg się zatroszczył i troszczy się o wszystko. Dieu a pris soin et il prend soin pour tout. Dlatego mogę doceniać te najdrobniejsze szczegóły w moim życiu. C'est pour ça que je suis reconnaissant pour les plus petits détails dans ma vie. Ponieważ kiedyś chciałem dużych rzeczy i wielkich osiągnięć. Avant je voulais des grandes choses et des grandes choses. A dziś po prostu mogę doceniać te najdrobniejsze. Et aujourd'hui je peux être reconnaissant pour les plus petits. Dziś doceniam piękno przedmiotów, jakie tworzy moja żona. Aujourd'hui je suis reconnaissant face aux choses que crée mon épouse. Jestem z nich dumny. Je suis fier de ça. Dziś mogę tu stać przed wami i mogę powiedzieć, że jestem dumny z mojej żony. Aujourd'hui je peux être ici devant vous et je peux dire que je suis fier de mon épouse. I z tego, co robi. Et de ce qu'elle fait. Wiem, że mało razy jej to mówię. Je sais que je le dis pas assez souvent. Ale to czuję właśnie w swoim sercu. Mais c'est ce que je sens dans mon cœur. Doceniam to, że mam dom. Je suis reconnaissant que j'ai une maison. Że mam jedzenie. Que j'ai de la nourriture. Że mogłem na nie zarobić. Que j'ai pu travailler pour cela. Poprzez swoją pracę. À travers mon travail. Że mogę pracować. Que je peux travailler. Że mam ciepło w tej pracy. Que je suis au chaud dans ce travail. Że mam ciuchy do tej pracy. Que j'ai des vêtements pour ce travail. Bądź, że mogę je kupić, czy ktoś mi je da. Je peux les acheter ou quelqu'un peut me les offrir. Jestem wdzięczny, że mogę pomagać innym ludziom. Je suis reconnaissant que je peux aider les autres personnes. I widzę, jak Bóg chce mnie w tym używać. Et je vois comment Dieu veut m'utiliser dans tout cela. Też, kochani, poprzez tą służbę, którą mamy w kościele. À travers ce ministère que nous avons à l'église. Czyli wychodzenie na ulicę. Donc sortir dans la rue. Bóg dobrze wiedział, że ja tam muszę być. Dieu savait très bien que je devais être là-bas. Ta służba nauczyła mnie być wdzięcznym. Ce ministère m'a appris à être reconnaissant. Szczególnie za to, co mam na co dzień i z czego mogę korzystać. Particulièrement ce que j'ai quotidiennement et de ce que je peux puiser. Za co jeszcze mogę być wdzięczny? Pourquoi je peux être encore reconnaissant? Taki przykład. Un exemple. Ja lubię dżem. Moi j'aime la confiture. Ale tylko smak truskawkowy. Mais juste le goût fraise. Ten mi smakuje najlepiej. Ce goût-là, je l'aime le plus. I dziś powiedzmy, moja żona robi naleśniki. Aujourd'hui, disons que mon épouse fait des crêpes. I nie ma dżemu truskawkowego. Il y a pas de confiture à la fraise. Jest porzeczkowy. Disons il y a à la groseille. Którego nie lubię. Que j'aime pas. Rozumiecie? Vous comprenez? Ale mimo to jestem wdzięczny Bogu. Mais malgré cela, je suis reconnaissant envers Dieu. W ogóle mam i mogę coś zjeść. Que j'ai cette confiture et que j'ai pu manger quelque chose. Że będę mógł mieć jakiś smak na tym naleśniku. Que je pourrais avoir un certain goût sur cette crêpe. Nie będę się denerwował na moją żonę. Je vais pas m'énerver sur mon épouse. Że nie kupiła truskawkowego. Qu'elle a pas acheté à la fraise. Rozumiecie mnie? Est-ce que vous me comprenez? Widzę też i doceniam to, że Jezus mnie zmienił. Je vois et je suis reconnaissant que Jésus m'a changé. I że jestem nowym stworzeniem w nim. Et que je suis une nouvelle créature en lui. Jestem człowiekiem nadziei. Que je suis un homme d'espoir. Spokoju. De paix. Takiego, wiecie, wewnętrznego pokoju i akceptacji. Une paix intérieure et une acceptation. Kiedyś tak nie było. Avant c'était pas le cas. Jezus dał mi wszystko. Jésus m'a tout donné. I wyposażył mnie we wszystko. Et il m'a équipé en tout. Ci, co go znają i pokochali go, wiedzą, o czym mówię. Ceux qui le connaissent et qui l'ont aimé savent de quoi je parle. Można znać Jezusa. On peut connaître Jésus. A można go również pokochać. On peut l'aimer également. W Słowie Bożym, to jest w Ewangelii Jana. Dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. 14:23 jest napisane. 14:23 c'est écrit.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. I przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. W tej samej Ewangelii trochę wcześniej. Dans le même évangile un peu plus avant, un peu avant. Pisze to jest w Ewangelii Jana 5:24. C'est dans l'évangile de Jean 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym wersetem, ale ja powiem, że tak. Je sais pas si vous avez déjà médité sur ce verset, mais moi personnellement oui. Kiedyś Duch Święty powiedział mi tak do ucha. Un jour le Saint-Esprit m'a dit ceci à l'oreille. Nie ci, co mnie znają, lecz ci, co mnie pokochają całym swoim sercem, odziedziczą Królestwo Niebieskie. Pas ceux qui me connaissent, mais ceux qui vont m'aimer de tout leur cœur vont bénéficier du royaume des cieux. To było na początku mojej drogi za Jezusem. C'était au début de mon chemin avec Jésus. I tak się zastanawiałem, o co chodzi. Et je réfléchissais de quoi il s'agit. No przecież jakie to jest proste. Comme c'est simple. Podzieliłem się tym z żoną. Donc j'ai partagé ceci avec mon épouse. I się jej zapytałem, gdzie jest ten werset w Biblii. Et je lui ai demandé il est où ce verset dans la Bible. A ona mi mówi, nie wiem czemu. Elle me dit je sais pas pourquoi. Czy on w ogóle jest w Biblii? Est-ce que ce verset est dans la Bible? Skąd go masz? D'où tu l'as? I kilka osób jeszcze spytałem. Et j'ai posé la question à quelques personnes. I nie znalazłem tego wersetu. Et j'ai pas trouvé ce verset. Natomiast te słowa bardzo zapisały mi się w pamięci. Mais ces paroles se sont inscrites dans ma mémoire très profondément. I po dwóch latach znalazłem ten werset. Et deux ans après, j'ai trouvé ce verset. I powiem wam, że bardzo wiele daje do myślenia. Et je vais vous dire qu'il donne vraiment beaucoup à réfléchir. Bo dużo ludzi na świecie zna Jezusa. Car beaucoup de gens dans le monde connaissent Jésus. Bądź o nim słyszało. Ou ils ont entendu parler de lui. Lecz pytaniem jest, kto go pokochał. Mais la question est qui l'a aimé. Pan Jezus jasno stwierdza. Jésus le dit clairement. Że ci, co go pokochają, que ceux qui l'aimeront, to oni odziedziczą Królestwo Niebieskie. Ils vont hériter du royaume des cieux. Możecie to rozważyć we własnych sercach. Vous pouvez méditer cela dans vos propres cœurs. To tak trochę opowiedziałem wam o sobie. Donc je vous ai un peu raconté à propos de moi. I dziś wiem, że gdybym nie oddał swojego życia Jezusowi. Aujourd'hui, je sais que si j'aurais pas donné ma vie à Jésus, to nie wiem, jakby wyglądało moje życie. Alors je sais pas à quoi ressemblerait ma vie. Nie wiem, czy byłbym kiedyś wdzięcznym człowiekiem. Je sais pas si j'aurais été un jour un homme reconnaissant. Bo tak naprawdę to był mój problem. Parce qu'en vérité, c'était mon problème. Natomiast Duch Święty pomaga mi być wdzięcznym. Le Saint-Esprit m'aide à être reconnaissant. Otwiera mi oczy i pokazuje. Il m'ouvre les yeux et il me montre. Jeżeli masz z tym problem, zaufaj Jezusowi. Si tu as un souci avec cela, alors fais confiance à Jésus. Kochani, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do pewnej historii biblijnej. Mes bien-aimés, j'aimerais qu'on passe à une certaine histoire biblique, która też mówi o wdzięczności. Qui parle également de la reconnaissance. 10 ludzi umierało na trąd. Historia ta zapisana jest przez lekarza Łukasza w jego Ewangelii, rozdział 17. Donc c'est écrit dans l'Évangile de Luc, chapitre 17. Od 11 wersetu. Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie, Mistrzu,
Zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie, chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał: czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Każdy z opisanych tam ludzi został z powodu choroby pozbawiony kontaktu ze światem zdrowych. Donc ces 10 personnes qui sont décrites dans cette histoire, ils ont été reclus du monde des personnes en bonne santé. Żyli, a właściwie wegetowali w oczekiwaniu na śmierć. Ils étaient vivants, mais en vérité ils étaient dans la végétation en attendant la mort. Na pewno nie było im łatwo. Certainement ils avaient difficile. Pan Jezus dokonał całkowitej zmiany. Le Seigneur Jésus, il a fait un changement complet. Z fizycznego punktu widzenia każdy z nich został uzdrowiony. D'un point de vue physique, chacun d'entre eux a été guéri. Zastanawiające jest, że tylko jeden wrócił, aby podziękować. Ce qui nous donne à réfléchir, c'est qu'il n'y en a que un qui est revenu pour le remercier. Dlaczego? Pourquoi? Tylko tych 10 otrzymało być może chwilowe cielesne błogosławieństwo. Ces dix, peut-être ils ont reçu une bénédiction momentanée. Tylko Samarytanin jako jedyny przyszedł podziękować. Jako le Samaritain, comme l'unique, il est venu et il a remercié. Wygląda, że został uzdrowiony podwójnie. Il me semble qu'il a été guéri en double. Fizycznie i duchowo. Physiquement et spirituellement. Kiedy zbliżył się do Pana Jezusa, aby wyrazić wdzięczność, usłyszał: quand il s'est approché de Seigneur Jésus pour lui rendre grâce, il a entendu. A gdzie jest 9? Et où sont les 9 autres? Pan Jezus oczekiwał i nadal oczekuje postawy wdzięczności. Le Seigneur Jésus attendait et il attend toujours une attitude de reconnaissance. Od tych wszystkich, których życie zmienił. De tous ceux qu'il a changé la vie. Człowiek, który nie został zmieniony duchowo, nie potrafi dziękować. Un homme qui a pas été changé spirituellement, il n'est pas capable de remercier. Myśli, że wszystko mu się należy. Il pense que tout lui est dû. Niektórzy nawet myślą, że zbawienie im się należy. Certains pensent même que être sauvé ça leur est dû. I już dawno przestali dziękować. Et il y a un long moment qu'ils ont arrêté de remercier. Ale Bóg się nie zmienił i nadal oczekuje wdzięczności. Mais Dieu n'a pas changé, il attend toujours la reconnaissance. I my bardzo często i bardzo rzadko zapominamy wyrażać wdzięczność. Et nous très souvent nous oublions d'exprimer cette reconnaissance. Nie tylko względem Boga, ale i względem ludzi. Pas seulement par rapport à Dieu, mais aussi par rapport aux gens. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zawodzimy. Nous nous rendons pas compte parfois à quel point nous décevons. Gdy nie potrafimy tej wdzięczności wyrazić. Quand nous ne sommes pas capables d'exprimer cette reconnaissance. Dlatego niewdzięczność nadal jest bardzo popularna. C'est pour ça que la non-reconnaissance est encore très populaire. Niewdzięczności nie trzeba się uczyć. La non-reconnaissance, il faut pas l'apprendre. Już od dziecka potrafimy niewdzięczność wyrażać. Depuis tout enfant, nous sommes capables d'exprimer la non-reconnaissance. Niewdzięcznością zarażać i odpychać.
avec la non-reconnaissance contaminée et repoussée. Być może dlatego Biblia poświęca tak wiele uwagi sprawie wdzięczności. C'est peut-être pour ça que la Bible met beaucoup de d'attention sur la reconnaissance. Wdzięczność przynosi Bogu chwałę. La reconnaissance ramène la gloire à Dieu. Bóg jest godzien. Dieu est digne. Aby go chwalić. Afin de le louer. I jemu dziękować. Et le remercier. Łukasz w swoim drugim dziele, w Dziejach Apostolskich, Luc dans les Actes des Apôtres, w rozdziale trzecim, dans le chapitre 3, od siódmego wersetu przeczytamy. Nous allons lire à partir du verset 7. Opisał on tam człowieka, którego rozpierała wdzięczność. Il décrit une personne qui était remplie de reconnaissance. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła. Podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy bramie pięknej świątyni. Byli więc tym bardzo zdumieni i zachwyceni, co go spotkało. A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich do portyku zwanego Salomonowym. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Człowiek ten, podobnie jak oczyszczony Samarytanin, cet homme, comme le Samaritain purifié, przeżył podwójne uzdrowienie. Il a expérimenté une guérison en double. Jego zachowanie nie było normalne. Son attitude n'était pas normale. Łamało przyjęte obyczaje. Ça cassait les coutumes. W świątyni nie wolno było się tak zachowywać. Dans le temple, on pouvait pas se comporter de la sorte. Wyrażenie wdzięczności jest zachętą i przynosi chwałę Bogu. En exprimant la reconnaissance, c'est quelque chose qui encourage et qui ramène la gloire à Dieu. Tylko nie zawsze potrafimy, nie zawsze znajdujemy odpowiednie słowa. Parfois, on n'arrive pas à trouver les bons mots. Aby tą wdzięczność wyrazić. Afin d'exprimer cette reconnaissance. Najczęściej jest to po prostu język ciała z powodu braku słów. Le plus souvent, c'est la langue du corps parce que nous manquons de mots. Podejrzewam, że też tak kiedyś mieliście. Il me semble que aussi chacun de vous a déjà passé ceci. Bo ja tak. Parce que moi oui. W liście do Efezjan, drugi rozdział. Dans Ephésiens chapitre 2. Od 4 do 10 wersetu włącznie. À partir du verset 4 jusqu'au verset 10 inclus. Apostoł Paweł rozwinął naukę o łasce Bożej. L'apôtre Paul, il nous a montré un enseignement sur la grâce de Dieu. Przeczytajmy. Lisons. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie, w Chrystusie Jezusie, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteście Jego dziełem. Zostaliście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów,
Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. I ciekawe jest, że te słowa nie płyną z jakiegoś pałacu. Ce qui est intéressant, que ces mots ne découlent pas d'un château, ale prosto z więzienia. Mais directement d'une prison. Które w naturalny sposób nie jest miejscem do rozważania o wdzięczności. Qui est d'une façon naturelle pas un endroit pour réfléchir sur la reconnaissance. To, że Paweł miał objawienie łaski Bożej. Que Paul il avait une révélation de la grâce divine. W dziele zbawienia. Dans l'œuvre d'être sauvé. Prowadziło go do wdzięczności. Ça l'a ramené vers la reconnaissance. Paweł miał świadomość, że wszystko zawdzięczamy łasce Bożej. Paul avait conscience que nous que tout est grâce de Dieu. Dlatego miejsce, w jakim był, nie przeszkadzało mu w byciu wdzięcznym. Car l'endroit où il se trouvait, ça le dérangeait pas d'être reconnaissant. Był po prostu wdzięczny wobec tego, który jest autorem naszego zbawienia. Il était reconnaissant envers ce qui est l'auteur de que nous sommes sauvés. W liście do Filipian też z więzienia. Dans la lettre aux Philippiens aussi à partir de la prison. Pod koniec tego listu apostoł Paweł napisał. Vers la fin de cette lettre l'apôtre Paul il a écrit. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Jest to Filipian 4:6. Ça se trouve dans Philippiens 4:6. Dalej w Kolosan 3:15 apostoł też z więzienia napisał. Dans la lettre de Colossiens l'apôtre aussi à partir de la prison il a écrit. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Paweł zakończył to zdanie wykrzyknikiem. L'apôtre Paul, il a terminé cette phrase avec un point d'exclamation. Nie zapominajcie też o wdzięczności. N'oubliez pas la reconnaissance. Nie zapominajcie. N'oubliez pas. Jest to bardzo ważne w naszym życiu. C'est quelque chose de très important dans notre vie. Musimy się tego nauczyć i też tak postępować. Nous devons l'apprendre et agir de cette manière. Jak mam czegoś nie zapomnieć, to raczej mam o tym pamiętać. Si je dois pas oublier quelque chose, alors je dois me souvenir de cela. I muszę żyć wdzięcznym życiem. Et je dois vivre une vie remplie de reconnaissance. I tak jak można sobie stworzyć okazję, żeby świętować. Comme nous pouvons nous créer une occasion afin de fêter. Tak też można stworzyć sobie okazję, żeby być wdzięcznym. Nous pouvons aussi créer une occasion pour être reconnaissant. Za cokolwiek. Peu importe la chose. Mogę was tylko zachęcić, żebyście to robili. Je peux juste vous encourager afin de le faire. A zobaczycie zmiany w swoim życiu. Et vous allez voir des changements dans vos vies. Jak i również w swoim otoczeniu. Et aussi dans votre entourage. Ja sam po sobie widzę, ale również i po mojej żonie. Moi, je vois les changements sur moi-même, mais aussi sur mon épouse. Jak się zmienia nasz charakter? Comment, à quel point change notre caractère? Gdy nasze serca są wdzięczne. Quand nos cœurs sont reconnaissants. Sam powiem teraz za siebie, że bycie wdzięcznym Bogu za wszystko. Je vais dire de moi-même, être reconnaissant envers Dieu pour tout. Pozwoli nam dostrzec bardzo drobne rzeczy. Va nous permettre d'apercevoir des petites choses, którymi Bóg nas wynagradza i które mamy wokół siebie. Par lesquelles Dieu nous récompense et que nous avons autour de nous.
Dziś sam mogę powiedzieć, aujourd'hui je peux dire, że jeżeli jestem wdzięczny, que si je suis reconnaissant, jest to zmiana mnie samego. C'est un changement de moi-même. Mojego charakteru. De mon caractère. Mojego sposobu bycia. De ma façon d'être. Sposobu rozumienia. De ma façon de comprendre. I rozmowy. Et de parler. Też jest łatwiej reagować na wszystkie różne bodźce. C'est aussi plus facile de réagir à différentes choses. Które lub różne sytuacje. Diverses situations. Ta postawa serca w takim miejscu. Ce genre d'attitude de cœur à cet endroit. Daje ulgę. Donne du soulagement. Jest łatwiej. Et c'est plus simple. Mniej zmartwień. Il y a moins d'inquiétude. I inaczej reaguje na wszystko. Et on réagit différemment sur tout. Bóg nie bez powodu zapisał to w swoim słowie. Dieu l'a inscrit dans sa parole. Wiedział o tym, bo nas stworzył. Il le savait parce qu'il nous a créé. I wiedział, że bycie wdzięcznym przynosi dobre owoce. Et il sait que en étant reconnaissant, ça ramène des bons fruits. Przynosi zmianę do naszego życia. Ça ramène le changement dans notre vie. O której to zmianie już było tyle mówione z tego miejsca. Nous avons parlé beaucoup de ce changement à cet endroit. Pytanie tylko, czy chcę być wdzięczny. La question est-ce que je veux être reconnaissant? Czy będę w dalszym ciągu oczekiwał? Est-ce que je serai toujours dans l'attente? Bądź będę niewdzięczny. Ou je serai pas reconnaissant? Oczekiwanie może się ciągnąć w nieskończoność. L'attente peut se dérouler jusqu'à l'infini. Przy czym może przynieść wiele zranień i niezadowolenia do naszego życia. Et ça peut ramener plein de blessures et du mécontentement dans notre vie. I mogę powiedzieć, że musimy nauczyć się być wdzięczni. Je dois dire que nous devons apprendre à être reconnaissant. Do tego też powołuje nas Chrystus. C'est à ça que nous appelle le Christ. A że to jest Kościół. Et que ici c'est l'Église. Boży ludzie. Le peuple de Dieu. Którzy mu zaufali i podążają za nim. Qui lui ont fait confiance et qui marche derrière lui. Musimy się tego nauczyć. Nous devons l'apprendre. Musimy dotrzeć, że to jest dobre dla naszego życia. Nous devons comprendre que c'est bon pour notre vie. Dla naszego otoczenia. Pour notre entourage. Jak i również dla naszego wzrostu duchowego. Et aussi pour notre élévation spirituelle. Z własnego życia mogę powiedzieć, że to, co przeżyłem z Jezusem. D'un point de vue de ma propre vie, je peux dire ce que j'ai vécu avec Jésus. Że ta cecha charakteru, que ce trait de caractère, ta postawa niesamowicie mnie zmieniła. Que cette attitude m'a vraiment changé. I jestem wdzięczny Jezusowi każdego dnia, że mnie zmienia. Et je suis reconnaissant envers Jésus quotidiennement qu'il me change. Kochani, tak już na koniec. Mes bien-aimés, à la fin. Poproszę powoli grupę uwielbienia. Je vais appeler tout doucement le groupe de louange. Jeżeli są. Si ils sont là. Na sam koniec. Pour la fin. Chciałbym wam przeczytać jeszcze parę cytatów z Biblii. J'aimerais vous lire quelques citations de la Bible. Co Bóg mówi o wdzięczności? Ce que Dieu dit à propos de la reconnaissance. I czego chce nas nauczyć? Et qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Pismo Święte nieustannie zachęca nas do tego, by praktykować nawyk wdzięczności. La parole de Dieu nous encourage tout le temps afin qu'on pratique la reconnaissance. I dziękować Bogu za wszystko, czym nas obdarowuje. Et qu'on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous donne. I tak, Tesaloniczan. Dans Thessaloniciens. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Za was, bracia, należy zawsze dziękować Bogu. Słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta. Wszędzie i u każdej osoby, tworząc waszą wspólnotę, widać ogromną miłość do pozostałych. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. W Koryntian. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. W Kolosan. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Perseverez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Louez l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. I psalm, niech wsławiają Pana, Jego łaska i cuda na rzecz synów ludzkich. Niech złożą dziękczynne ofiary i niech z radością sławią Jego czyny. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. I z objawienia Jana, a wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, pod ziemią oraz w morzu, wszystko co w nich mówiło siedzącemu na tronie barankowi. Sława, szacunek, chwała i potęga na wieki wieków. Amen. Et aucun des autres... Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple louait hautement. Kochani, podsumowując, tak jak widzicie ten tytuł. Donc, comme vous voyez ce titre. Czas wielkich zmian. Le temps des grands changements. Ten czas przyjdzie do waszego życia. Ce temps va venir dans votre vie. Jeżeli zaczniecie być wdzięczni. Si vous commencez à être reconnaissant. Dziękuję wam za wysłuchanie. Je vous remercie que vous m'avez écouté. Proszę was, abyśmy powstali. Je vous demande que nous puissions se lever. I podczas tej ostatniej pieśni. Et à travers ce dernier chant. Głośno
podziękowali Bogu za zmiany w naszym życiu. Qu'on puisse fort remercier le Seigneur pour ce changement dans notre vie. Za jego łaskę. Pour sa grâce. I za jego dzieło zbawienia. Et pour son œuvre qu'on est sauvé. Niech każdy język sławi imię Pana. Que chaque langue loue le nom de l'Éternel. Amen. Amen.